To jest jedyna błogosławiona droga dla wszystkich. Niewątpliwie ona jest wąska, ale jest pewną drogą, która oświecona jest poznaniem Boga. Posłuszny chrześcijanin znajdzie w tym świetle odpowiednią odpowiedź na wszelkie sprzeciwy tych, którzy głośno mówią o wolności myślenia i zdania, o postępie, rozwoju i tym podobnym. Posłuszne dziecko Boże nie przebywa przy takich rzeczach, lecz nie dając się zbić z tropu, idzie dalej swoją drogą. Ono odczuwa, iż jego pierwszym zadaniem nie jest to, aby wszystko wytłumaczyć, lecz aby być posłusznym. Na takiej drodze posłuszeństwa nie braknie duchowego wzrostu. Najlepszym świadectwem dla prawdy Bożej jest nasze życie. Czwarty rozdział zawiera poważne napomnienia, które ugruntowane są na tym, że Izrael usłyszał Słowo Boże. W drugim wierszu znajdujemy dwie rzeczy, które są godne uwagi. Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie. Niczego nie wolno dodać do Słowa Bożego, gdyż jest doskonałe i niczego mu nie brakuje. Ale również nie wolno mu niczego odjąć, gdyż nic nie jest zbyteczne. Inaczej ono by też nie było Słowem Bożym. Jak ważne jest to, szczególnie w dzisiejszym czasie, w którym bardzo niestosownie obchodzi się ze Słowem Bożym. Jakiż to skarb dał nam Bóg do naszych rąk. Ani jedno zdanie, ani jedna jota i ani jedna kreska nie musi być dodana. Nie mówimy o tłumaczeniach, lecz o tekście oryginalnym, takim, jakim dał nam go Bóg. Mówimy o jego własnym i doskonałym objawieniu. W ten sam sposób człowiek nie mógł zbadać, czy stworzenie było bardzo dobre. Gdy okrzyk wydali wszyscy synowie Boży, porównaj Joba 38:7. Z drugiej strony także nie wolno odjąć ani joty, ani kreski. Przez to by się insynuowało, że Duch Święty napisał coś zbytecznego. W ten sposób ta boska księga jest chroniona i zachowana na wszystkie strony, aby nikt nie zmienił jej treści. Ktoś mógłby zapytać, naprawdę wierzysz, że każde słowo od początku pierwszej księgi Mojżeszowej aż do końca objawienia jest bosko natchnione? Czy wierzysz na przykład w to, że to długie wyliczanie imion w pierwszych rozdziałach pierwszej księgi Mojżeszowej jest natchnione przez samego Boga? Czy te niekończące się rodowody służą ku naszemu pouczeniu? Nie wątpimy w to, że znaczenie i korzyść tych spisów dla ludu izraelskiego się jeszcze okaże. I my również widzimy w tych rodowodach wyraźny dowód Bożej opieki wobec ludu izraelskiego. On czuwa nad swoim ludem z generacji do generacji, nawet jeśli jest rozproszony i rozróżnienie pojedynczych plemion dla nas stało się niemożliwe. On zna 12 plemion i on zgromadzi ich w swoim czasie i zaprowadzi do ich wyznaczonego
dziedzictwa do ziemi Kaanan, zgodnie z obietnicami, które dał Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Czy to nie jest błogosławionym pouczeniem? Czy nie wzmacnia to naszą wiarę, gdy widzimy opiekę i uwagę Bożą dla swojego ziemskiego ludu? Z pewnością. Czy nie powinniśmy uczestniczyć we wszystkim, co interesuje serce naszego Ojca? Czy mielibyśmy interesować się tylko tym, co dotyczy nas bezpośrednio? Gdzie znajdzie się dziecko, które miłowałoby rodziców, a nie brałoby udziału we wszystkim, co poruszałoby Ojca i nie cieszyłoby się każdym zdaniem listu, którego Ojciec napisał? To nie oznacza, że wszystkie części Słowa Bożego mają dla nas taką samą korzyść i takie samo znaczenie. Jawne jest, iż pierwsza księga Kronik jest dla nas mniej ważnym miejscem niż na przykład Ewangelia Jana 17 rozdział lub list do Rzymian 8. Twierdzimy jednak, że każda księga i każdy rozdział w Słowie Bożym jest natchniony. I że także pierwsza kronik, pierwszy rozdział i wszystkie podobne miejsca wypełniają miejsce, które nie może zająć Jana 17 i że mają cel, którego nie może mieć Rzymian 8. Będziemy teraz kontynuowali przerwane rozważanie. Znajdziemy tutaj ponownie, iż w piątej księdze Mojżeszowej nie chodzi tak bardzo o przepisy, zwyczaje i ceremonie, lecz bardziej o znaczenie i nadzwyczajność samego Słowa Bożego. Patrzcie, nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Zachowanie ludu miało być uregulowane we wszystkich sprawach przez boskie przykazania. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach powiedzą: zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród. Wersety 5 i 6. Lud miał z mądrością i rozumem zachować boskie ustawy i prawa. Ich mądrość nie miała rozwijać się w uczonych dyskusjach i dowodach, lecz w dziecięcym posłuszeństwie. Cała mądrość zawarta była w ustawach i prawach, a nie w myślach i opiniach ludu odnoszących się do nich. Głęboka i cudowna mądrość Boża okazała się w Jego Słowie i to było tym, co narody miały widzieć i podziwiać. Myśli Boże miały wywołać podziw narodów, które mieszkały wokół ludu izraelskiego, przez to, że lud Boży odzwierciedlał je w swoim zachowaniu i w swoim charakterze. Lecz jak całkiem inaczej zachował się lud z biegiem czasu? Jak mało narody ziemskie mogły nauczyć się czegoś o Bogu i Jego Słowie z zachowania ludu izraelskiego? Jego imię zostało zelżone z powodu ich zachowania. Zamiast być odłączonym i posłusznym przykazaniom Bożym, udali się na niski poziom ich otaczających narodów. Przyjęli ich zwyczaje.
przyjęli ich zwyczaje, czcili ich bożki. I kroczyli ich drogami. W ten sposób otaczające ich narody nie widziały wielkiej mądrości i moralnej piękności boskich ustaw, lecz tylko słabość i głupotę ludu, których próżną chlubą było jedynie i wyłącznie to, iż były im powierzone boskie wypowiedzi. Wypowiedzi, przez które sami zostali potępieni, co widzimy w Rzymian rozdziały 2 i 3. A jednak wysławiony niech będzie Bóg. Jego słowo na wieki pozostanie, jeśli moc tego słowa nie uwydatnia się w zachowaniu jego ludu, to widziana będzie w osądzie Bożym nad ich drogami. Słowo nadal jest w stanie prowadzić, pokrzepiać i błogosławić tych, którzy pragną kroczyć drogą posłuszeństwa, nawet jeśli dzieje się to w słabości. Nie zważając na to, Mojżesz stara się zilustrować ludowi boskie słowo z całą swoją godnością i pięknością. On nie zaniechał tego, by z naciskiem przedstawić im konsekwencje nieposłuszeństwa, ostrzegając przed niebezpieczeństwami, które czyhały na nich przy opuszczeniu świętych przykazań Bożych. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć Go wzywamy? I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaję? Wersety 7 i 8. W tym zawarta jest tajemnica wielkości każdego narodu, każdej rodziny, tak każdej pojedynczej osoby. Jakiż to jest przywilej, że jesteśmy tak blisko Boga żywego, iż możemy wołać do Niego we wszystkich sytuacjach, iż możemy być przekonani, że Jego moc i Jego łaska są nieustannie dla naszej dyspozycji i że spogląda na nas z upodobaniem. Jaką zaletą jest to, gdy sprawiedliwe ustawy, święte przykazania zmieniają nasze praktyczne życie i dowiadujemy się, że Bóg sam się nam objawia i chce u nas zamieszkać. Jakim to jest źródłem błogosławieństw? A w boskiej łasce te błogosławieństwa są do dyspozycji dla wszystkich dzieci Bożych na całej ziemi. Lecz nie każde dziecko cieszy się tymi błogosławieństwami, tylko ci je znają, którzy są szczerze posłuszni boskiemu słowu. Tak było wtedy u Izraela i tak jest jeszcze dzisiaj w Kościele. Upodobanie Boże jest zapłatą, która staje się w tym życiu cząstką posłusznego dziecka Bożego. A jednak tak prędko możemy zbłądzić, dać wpłynąć na siebie różnym rzeczom wokół nas i pozwolić odciągnąć się z wąskiej drogi posłuszeństwa. Nie musimy się zatem dziwić, że Mojżesz kilkakrotnie stara się utwierdzić te napomnienia w sercach i sumieniach swoich słuchaczy. On właściwie wylewa swoje serce przed zgromadzeniem. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. Werset 9. Te słowa zawierają dwie rzeczy godne uwagi. Mianowicie, po pierwsze, osobistą odpowiedzialność i odpowiedzialność za nasz dom. A po drugie, także nasze osobiste świadectwo i świadectwo, które wychodzi z naszego domu. Lud izraelski miał się pilnie strzec, aby nie zapomniał słów Bożych. Równocześnie otrzymali odpowiedzialność, by pouczali nimi swoje dzieci i wnuki.
czy z tym jaśniejszym światłem i z tymi większymi przywilejami, które posiadamy, jesteśmy mniej odpowiedzialni niż Izrael wtedy? Z pewnością nie. Jesteśmy napominani, byśmy z wszelką dokładnością czytali Słowo Boże, je studiowali i dali mu na nas działać. Nie wystarczy, że czytamy parę wierszy, rozdział lub jakiś fragment w naszym codziennym, osobistym rozważaniu. Biblia o wiele więcej powinna być pierwszym i najważniejszym przedmiotem naszego dokładnego studium. Powinna być księgą, którą się cieszymy i przez którą jesteśmy pokrzepieni i wzmocnieni. Niestety jest prawdą, że niejedni wśród nas uważają czytanie Biblii jako obowiązek, podczas gdy znajdują swoją rozkosz i swój odpoczynek w gazetach i innej lekkiej literaturze. Dziwimy się wtedy ze słabego i płytkiego poznania Pisma, które spotyka się u takich chrześcijan. Jak możemy pojąć żywe głębiny i chwałę tej księgi, którą bierzemy do rąk tylko z poczucia obowiązku i w której od czasu do czasu czytamy parę wersetów, podczas gdy dosłownie wsysamy gazetę lub jakąś inną ciekawą opowieść? Co oznaczają następujące słowa, które skierowane były do Izraela? Przyjmijcie zatem te moje słowa do swojego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki i niech będą jako opaska między waszymi oczyma. Rozdział 11, werset 18. Serce, dusza, ręka i oczy, wszystko miało być związane ze Słowem Bożym. Czytanie słowa i przestrzeganie przykazań musi pochodzić z serca. Pusta forma nic nie daje. Nauczajcie ich swoich synów, mówiąc do nich. Gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze i gdy się kładziesz i gdy wstajesz, wypisz je także na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Rozdział 11, wersety 19 do 20. Czy Słowo Boże posiada takie miejsce w naszych sercach, naszych domach i zwyczajach? Czy ci, którzy stykają się z nami w naszych domach lub w inny sposób zauważają, że Słowo Boże jest dla nas miarą? To są poważne pytania, badające nasze serca. Sposób, który obchodzimy się ze Słowem Bożym, jest barometrem naszego stanu duchowego. Jeśli nie czytamy go chętnie, nie pragniemy go, nie potrafimy się nim cieszyć, nie tęsknimy za spokojną godziną, której możemy zgłębić. Zagłębić się w jego treść. I zapamiętać sobie jego wzniosłe nauki. Jeśli osobiście w ciszy nad nim się nie zastanawiamy i w gronie rodzinnym o nim nie mówimy, krótko mówiąc, jeśli nie poruszamy się w jego uświęcającej atmosferze, wtedy koniecznie potrzebne jest, byśmy sprawdzili nasz stan duchowy, gdyż nie jest zdrowy. To są poważne pytania, badające nasze serca. Sposób, w który obchodzimy się ze Słowem Bożym, jest barometrem naszego stanu duchowego. Jeśli nie czytamy go chętnie,
Jeśli nie pragniemy Go, nie potrafimy się Nim cieszyć, nie tęsknimy za spokojną godziną, w której możemy zagłębić się w Jego treść i zapamiętać sobie Jego wzniosłe nauki. Jeśli osobiście w ciszy nad Nim się nie zastanawiamy i w gronie rodzinnym o Nim nie mówimy, krótko mówiąc, jeśli nie poruszamy się w Jego uświęcającej atmosferze, wtedy koniecznie potrzebne jest, byśmy sprawdzili nasz stan duchowy, gdyż nie jest zdrowy. Nowa natura miłuje Słowo Boże. Ona tęskni za Nim, jak czytamy w pierwszym liście Piotra, 2 rozdział, 2 werset. Jako nowo narodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Jeśli nie zapragniemy czystego mleka Słowa Bożego i nim się nie karmimy, wtedy jesteśmy w niskim i niebezpiecznym stanie. Może na zewnątrz w naszym postępowaniu nie zauważa się nic nieprzyzwoitego i może w naszych drogach nie znajdzie się nic, przez co Pan jest znieważany, ale zasmucamy Jego miłujące serce, gdy zaniedbujemy Jego Słowo. Oszukujemy samych siebie, jeśli uważamy się za żywych chrześcijan, a nie miłujemy Jego Słowa i nie żyjemy według Niego. To jest oszukiwanie samego siebie. Gdy ktoś wmawia sobie, że nowe życie może być w zdrowym stanie, podczas gdy osobiście i w rodzinie z przyzwyczajenia zaniedbujemy Słowo Boże, nie uważamy, że poza Biblią nie powinno się czytać żadnej innej książki, wtedy z pewnością nie spisalibyśmy tych myśli. Ale musimy być bardzo czujni, jeśli chodzi o to, co w jaki sposób mamy czytać. Słowo Boże napomina nas, byśmy wszystko czynili w imieniu Jezusa i ku uwielbieniu Boga. Pod to podlega także czytanie. Jeżeli Słowo posiada właściwe miejsce w naszych sercach, niewątpliwie będzie go miało także w naszych domach. Ale jeśli ono nie ma uznania w naszej rodzinie, to ciężko uwierzyć w to, że zajmuje należyte miejsce w naszych sercach. Każda głowa rodziny poważnie powinna się nad tym zastanowić. Ojciec rodziny dziennie powinien zgromadzać swoje dzieci i wszystkich, co należą do jego gospodarstwa domowego, aby przeczytać parę wierszy ze Słowa Bożego i wznieść słowa modlitwy ku tronowi łaski. Taki zwyczaj z pewnością zgadza się z nauką Starego, jak i Nowego Testamentu i nie tylko jest błogosławiony i budujący, lecz także Bogu przyjemny. Co sądzimy o chrześcijaninie, który nigdy się nie modli i nigdy na osobności nie czyta Słowa Bożego? Czy jest prawdziwym chrześcijaninem? Musimy wątpić w to, czy rzeczywiście ma życie z Boga. Modlitwa i czytanie Słowa Bożego są koniecznymi warunkami dla zdrowego i właściwego rozwoju życia chrześcijańskiego. Tak iż ten człowiek, który z przyzwyczajenia obie rzeczy zaniedbuje, jest w bardzo niebezpiecznym stanie. A jeśli to odnosi się do pojedynczej osoby, to w jaki sposób rodzina może być w dobrym stanie, jeżeli nigdy nie zgromadza się na wspólne czytanie i wspólną modlitwę? Jaka różnica wtedy istnieje między taką rodziną a rodziną pogańską? Czy nie jest to bardzo zasmucające, iż są tacy, którzy składają takie wzniosłe świadectwo i zajmują miejsce przy stole Pana, a równocześnie żyją tak sobie, zaniedbując wspólne czytanie Słowa Bożego i wspólną modlitwę? Jaką zaletą przecież jest to, iż każdy, którego Bóg posadził jako głowę chrześcijańskiego domu, może zgromadzać wszystkie członki swojego domu wokół Słowa, aby je czytać i wspólnie z nimi wylewać swoje serce przed Bogiem. Tak, nawet jest to szczególnym obowiązkiem głowy rodziny, aby w ten sposób czynił.
Na pewno nie jest potrzebne, byśmy czynili z tego długą, męczącą służbę. Przeciwnie, krótka, świeża i żywa służba bardziej będzie służyła ku zbudowaniu zarówno w naszych domach, jak i w naszych publicznych zgromadzeniach. Naturalnie nie wolno z tego uczynić jakiejś reguły, żebyśmy potrafili powiedzieć tak jak Jozue: lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Jozuego, 24 rozdział, 15 werset. Na pewno nie wszyscy dojdą do tego przekonania, że praktykowanie tego jest konieczne, ale ważne jest, abyśmy to czynili. Oczywiście nie chcemy tym powiedzieć, że modlitwa i czytanie słowa w gronie rodzinnym oznaczają wszystko, co zawarte jest w tych ważnych słowach: ja i dom mój służyć będziemy Panu. Ta służba oznacza wszystko, co należy do osobistego i domowego życia. Nawet te niby błahe drobnostki. Lecz jesteśmy przekonani, że w gospodarstwie domowym nic nie odbędzie się we właściwy sposób, jeśli czytanie słowa i modlitwa będą zaniedbywane. Ktoś może wtrącić, że istnieją rodziny, które z wszelką punktualnością rano i wieczorem czytają Biblię i wspólnie się modlą, ale których życie domowe od rana do wieczora jest jaskrawym przeciwieństwem do ich domowego nabożeństwa. Ojciec rodziny nie jest dobrym przykładem dla swoich domowników przez uprzejme zachowanie, lecz jest mrupliwy i kapryśny, szorstki i nieznośny wobec swojej żony i ostry i twardy wobec swoich dzieci. Ciągle krytykuje, co zostało podane na stół, gdy krótko przedtem Bogu za to dziękował. Gospodyni i matka lepiej nie postępuje, a dzieci ją w tym naśladują. W całym domu istnieje nic innego jak nieporządek i nieład. Jednym słowem, ton domu jest niechrześcijański i nie pasuje do wyznania. I tak jak wygląda w domu takiej rodziny, tak dzieje się też w ich sklepie. Nie znajdzie się tam nic, co świadczyłoby o Bogu, nic, co świadczyłoby o Chrystusie, nic, co różniłoby ich od dzieci tego świata wokół nich. Tak zachowanie niewierzących często mogłoby ich zawstydzić i służyć im jako przykład. I jednak w takich smutnych warunkach nie wolno wysoko cenić tego właściwie cennego zwyczaju. Wtedy wszystko jest tylko pustą formą. Rzekoma ofiara poranna i wieczorna staje się porannym i wieczornym kłamstwem. Tak, szydzeniem i obrazą Boga. W takim domu nie może być mowy o jakimś wspólnym świadectwie dla Boga. Brakuje praktycznej sprawiedliwości i świętości. Brakuje tego czystego, lśniącego bisioru, który, jak czytamy, Księdze Objawienia 19:8 jest sprawiedliwymi uczynkami świętych. Poważne słowa apostoła w liście do Rzymian, 14 rozdział, 17 werset, całkowicie zostały zapomniane. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Przedstawiając to, naszkicowaliśmy ciemny obraz, odnośnie którego mamy nadzieję, iż wśród chrześcijan tylko rzadko się zdarza. Lecz nawet jeśli w naszych domach nie wygląda aż tak smutno, to jednak często można stwierdzić wielki brak prawdziwej, praktycznej sprawiedliwości w naszych rodzinach. Rozpoczynać i kończyć dzień z nabożeństwem rodzinnym, a w pozostałym czasie żyć w bezbożności, lekkomyślności i zarozumiałości, to nic innego nie powoduje jak zniekształcony obraz. To nie pasuje do siebie. Jeśli wieczór wypełnia się światowymi rzeczami, żartami i dowcipami, a potem zakończa się go odrobiną religijności w formie modlitwy lub czytaniem biblijnego fragmentu. Jaka szkoda, gdy znajduje się takie rzeczy w związku ze świętym imieniem Jezusa Chrystusa, z Jego zgromadzeniem bądź z uczestniczeniem przy stole Pańskim. W naszym życiu prywatnym, w naszym codziennym obcowaniu z innymi i w naszej pracy musimy mierzyć wszystko jedną miarą, a tą miarą jest
Chrystus. Jedynym ważnym pytaniem odnośnie naszego postępowania jest, czy Pan, którego wyznaję, będzie przez to uwielbiony. Jeżeli nie, to z wszelkim zdecydowaniem odwrócimy się plecami do tych rzeczy. Nigdy nie pytajmy, cóż tym takiego złego. Kto tak pyta, udowadnia, iż Chrystus nie jest wszystkim, co wypełnia jego serce. Jeśli mamy takie wysokie wyznanie, powinniśmy z wszelką powagą zastanowić się nad naszymi drogami i sprawdzić stan naszych serc w stosunku do Chrystusa. Gdyż jeśli serce nie jest szczere w tej sprawie, to w naszym osobistym życiu, w naszej rodzinie, w naszej pracy i także w zgromadzeniu brakuje prawidłowego usposobienia. Ale gdy serce naprawdę jest szczere, to także wszystko inne jest w porządku. Czy uroczysta deklaracja apostoła na końcu swego pierwszego listu do Koryntian nie jest dla nas poważnym pouczeniem? Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranata. Albo Maranata. W ciągu tego listu zajmował się różnymi rodzajami błędnych nauk i moralnych brudów. Lecz zamiast na koniec wypowiedzieć o tym swoje zdanie, z świętym oburzeniem kieruje się do każdego pojedynczego, który nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa. Miłość do Chrystusa jest jedyną ochroną przed wszelkim rodzajem błędu i zła. Serce, które wypełnione jest Chrystusem, nie ma miejsca na coś poza Nim. Ale jeśli nie istnieje miłość do Niego, umożliwiamy dostęp wszelkim błędom.